Hej, siemano ludzie, sobie z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii FIFA Mobile 19. No i słuchajcie, dzisiaj się wzbogacę i jeszcze tyle kasiorki, ile za chwilę zobaczycie, to jeszcze nie miałem. I pewnie się zastanawiacie, skąd tą kasę wziąłem, no i już wam pokazuję. Jak pewnie wiecie, miałem dwa razy Messi 94 overalla, a wczoraj w Team of the Week odebrałem sobie, słuchajcie, tego oto piłkarza Piqué 95 overalla na CB. No i słuchajcie, udało mi się sprzedać tych dwóch piłkarzy. Oczywiście nie za taką kwotę jak chciałem, ale i tak jestem mega zadowolony, bo w końcu ci dwaj piłkarze mi się sprzedali. No i już wam pokazuję, słuchajcie, jak widzicie, Messi 94 chodził po 12, 10, 19, 9. No sprzedawał się za 7 ponad milionów. Myślałem, że będzie wart więcej, ale tutaj strasznie potem były zaniżane te ceny. No i ogólnie sprzedał mi się za, zresztą zaraz zobaczycie za ile. A jeżeli chodzi o Piqué, zaraz sobie sprawdzimy, więc wpiszmy sobie Piqué 95, no i myślałem, że sprzeda się dużo, dużo drożej, no ale słuchajcie, Piqué tutaj jak widzicie 48, 23, a sprzedawał się tutaj widzę za ponad 11 milionów, tutaj gdzieś był nawet za 11 z hakiem, bo tutaj był z tego co widzę za 11,994, ale gdzieś tutaj był za 11 z małym hakiem, no tutaj jest za 12, a ja już wam pokazuję za ile mi się sprzedali ci dwaj piłkarze i słuchajcie, jak widzicie, Piqué sprzedał mi się za 11 milionów, a Messi za 7 milionów, no i słuchajcie, no tyle kasy, ile teraz tutaj będę miał, to jeszcze nie miałem, a ta kasiorka mi się przyda, żeby sobie rozbudować mój składzik, bo jak wiecie, Messiego jednego już mam, a Piqué myślałem, żeby go przepalić, ale w sumie dużo by mi to nie dało, więc wolałem go sprzedać i jakoś inaczej sobie te pieniążki no zużyję. Więc Piqué sprzedany, Messi również sprzedany. No i słuchajcie, jak widzicie, zarobiłem 18 ponad milionów. No tyle kasiorki to ja jeszcze nie miałem. No i spoko, fajnie, będzie można tutaj coś pokombinować z moim składzikiem. Jak widzieliście, jak widzicie, przykoksowałem troszeczkę Boatengę do 92. Ogólnie teraz biorę się za obronę i za bramkarza, bo jak na razie oni tutaj wszyscy mają po 91. No i Nelson również ma 91, więc teraz biorę się trochę tutaj za obronę. Niektórzy z was właśnie pisali, Sebek, koksuj trochę obronę i bramkarza. Niektórzy mówią, żebym też kupił sobie innego bramkarza, więc może z ciekawości sprawdźmy sobie, ile kosztuje taki Neuer. Zobaczmy, po ile taki Neuer chodzi. No i słuchajcie, mamy tutaj 88 za 6 milionów, 90 za 22, więc tyle kasiorki jeszcze nie mam za 51. 7,5, 17, 90. O, tutaj mamy za 13. Zaraz sprawdzimy, czy jakiś tańszy albo coś ciekawego tutaj znajdę. No jest za 14, 90 overalla właśnie. Czekajcie, wpiszmy sobie 90 i zobaczymy. Okej, tu jest 17, 13, 16. No za 13 bym go tutaj już wyciągnął. No niektórzy z was pisali właśnie, żebym sobie kupił Neuera. Tu jest za 18 i to był koniec. No jeszcze się zastanowię. Ogólnie no Berkin nie jest taki zły, ale wiadomo, no wielu z was pisze, Sebek, Neuer lepszy, więc kup sobie Neuera. No jeszcze się zastanowię. A ja sobie jeszcze w tym odcineczku, słuchajcie, rozegram tutaj mecz w kampanii z PSG, że ostatni mecz mi tutaj został. Zobaczymy, czy na odcinku uda mi się wygrać.
Więc za chwilę sobie to sprawdzimy, więc ruszam tu już sobie Nelsonem. Słuchajcie, postaram się nagrać dla was, zrobić dzisiaj live'a, ale to oczywiście dam wam jeszcze wcześniej znać. Standardowo coś mam problem z przyciskami, ale już działa, więc dobra. Oj, to było kiepskie moje podanie. Także no powiem wam, że jeszcze no nigdy nie miałem tyle kasiorki. No jeszcze zobaczę, co z tym zrobię. Ogólnie chciałbym tutaj przykoksować moich piłkarzy, więc ta kasa mi się no na bank przyda. Dobra, ja może tu teraz się troszkę skupię, bo przydałoby się coś strzelić, a jakoś tak coś koślawo mi idzie, ale teraz Messi tutaj jest przy piłce. Messi strzela i jest 1-1. Oczywiście ten mecz muszę wygrać. Ja, jak widzicie, mam jeszcze tu Messiego 97. Wielu z was się zastanawia do tej pory, skąd mam, znaczy już nie mam, ale skąd miałem Messi dwa razy 94 overalla. No to jak już mówiłem wcześniej, jednego sobie odblokowałem, drugiego dostałem w paczce. No i huli teraz przed okazją, ale Hazard, oj, tam kiepsko. 70 minuta, mam jeszcze 20 minut, żeby strzelić drugą bramkę, więc postaram się to zrobić i odbiorę sobie nagrody. Messi tutaj do Hazarda. Hazard może strzelać, ale tutaj blokowany, ale tu jeszcze Messi, no jest za niski, więc tutaj no raczej nie poszaleje. Dobra, no co jest grane? No kurczę, muszę coś tutaj strzelić w końcu. Podanie do Messiego. Messi znowu do Hazarda. Hazard znowu ma czyste pole i mamy 2-1, więc wygrywam całą już kampanię i bum, Hazard poszedł spać. Także zastanawiam się, co zrobić z tą kasiorką. Możecie też napisać w komentarzu, czy mam kupić Neuera, czy mam trzymać kasę i po prostu koksować całą drużynę. W sensie, no wiecie, no za obronę, za obrońców chcę się teraz wziąć, bo no słabo to u mnie wygląda. No a z taką kasą, no to myślę, że już można tutaj ładnie sobie poszaleć. Także liczę też na was, żebyście mi napisali to w komentarzu. I jeszcze Hazard ma kolejną szansę. Może dobijać będzie tutaj Hulit, ale bramkarz łapie. Mamy 90 minutę, słuchajcie, koniec meczu zaraz będzie, więc odbiorę sobie dokładnie właśnie teraz nagrodę z całej kampanii. Jak do tej pory jeszcze Milika nie mogę trafić, 88 overalla, nie mam szczęścia coś do niego. No i słuchajcie, wygrywam mecz z PSG, 2-1 skromnie, bo skromnie, ale jest jeszcze trochę kasiorki mi tutaj wpadło. No i słuchajcie, odbieram tutaj kolejną nagrodę, 100 gemów i 30 tysięcy, więc kasiorka rośnie. Stałem się milionerem. Nie no, oczywiście sobie żartuję, ale na tą chwilę mam 18 252 002. No i dobra, słuchajcie, także piszcie w komentarzu, czy mam kupić Neuera, czy lepiej sobie trzymać tą kasę i po prostu koksować sobie tutaj moich obrońców, plus oczywiście Berkiego. No i co, to było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobał. Jak będzie live'ik, to oczywiście dam wam wcześniej znać. Ja was pozdrawiam serdecznie, życzę wam miłego dnia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A ja idę się coś kurować, bo coś zaczynam się kiepsko czuć, żęcia mnie chyba zaraziła. Także pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, cześć!